Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie świętego Michała Archanioła, na czasy ostateczne. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, słowo pochodzące z wysoka jest prawdziwe. Jako książę niebiańskich legionów bronię was przed złem, wraz z moimi legionami. Stoję z moim mieczem trzymanym wysoko. Mam ramię gotowe do wydania rozkazu moim legionom i do działania tak, aby udzielić szczególnej pomocy dzieciom naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Jako pokolenie daliście się zwieść, przyjmując to, co jest sprzeczne z prawem Bożym, prawem, które prowadzi każdego człowieka do pozostania w swoim środku ciężkości, aby nie było podziału na to, co naturalne i to, co duchowe w człowieku. To, co jest zarządzone w prawie Bożym, musi prowadzić ludzkość do bycia przedłużeniem woli Bożej, która rządzi wszystkim. Dlatego ci, którzy znają prawo Boże, postępują sprawiedliwie w ramach znajomości i wypełniania przykazań. Praktykujcie prawo Boże, nie recytujcie go na pamięć, ale za każdym stwierdzeniem sprawdźcie, ile z niego złamaliście i ile jeszcze nie wypełniliście. Wciąż bądźcie bardziej duchowi, oddzielajcie się od tego, co światowe, abyście nie popadli w ignorancję, w konsekwencji kierując się osobistymi względami, nie mogąc odróżnić tego, co dobre od tego, co złe. Ludu Boży, jest tak wiele fałszywych doktryn bez duchowości, które nie prowadzą do świętości ani do braterstwa, gdzie celem jest wyszkolenie aroganckich ludzi, którzy wiedzą wszystko, którzy nie przyjmują świętej nauki. Te istoty bez miłości w sercu działają w swoim własnym interesie. W chrześcijaństwie duchowość tworzy ludzi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, szukając nut i darów prawdziwej liturgii, sakramentów i przykazań, ludzi obfitujących w miłość, zrozumienie i miłość do bliźniego. Ludzie mocnej wiary i wiedzy. Duchowość prowadzi do poszukiwania świętości. Szukanie w innych wodach tego, czego, jak sądzicie, nie można znaleźć w Piśmie Świętym, jest znakiem, że nie jesteście ludźmi usposobionymi do jedności i wiedzy, które prowadzą was do ładu, miłości i wiary. Ludu Pana naszego i Króla Jezusa Chrystusa, oto czas, w którym przyjdzie ludzkości zbuntować się przeciwko swoim rządom, tym, którzy doprowadzili ją do cierpienia. Niepewność przychodzi do ludzkości w obliczu śmierci tak wielu braci i sióstr, niepewność w obliczu nadchodzącego głodu, w obliczu kroków w kierunku wojny, które będą coraz bardziej widoczne, gdy przejdą od gróźb do broni, od prowokacji do działań, podsycanych przez demony, które grasują na ziemi i przeciwko którym zostaliśmy posłani, aby walczyć. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, odmawiajcie z serca różaniec święty. Przyjmijcie naszego Króla w świętej Eucharystii, odpowiednio przygotowanej, abyście nie potępili się przyjmując go w stanie grzechu. Bądźcie istotami pokoju, aby diabeł was nie opanował. Celem szatana jest podporządkowanie was sobie. Jako lud Boży, nie pozwólcie na to. Będziecie świadkami znaków na niebie, których nie będziecie w stanie wyjaśnić. Jesteście powołani do miłości i pozostawania na służbie Trójcy Świętej w poszukiwaniu dusz, aby nie zostały one zagubione. Dzieci naszego Króla, módlcie się, wulkany nadal będą się budzić z wielką siłą. Ziemia będzie się trząść, powodując większe nieszczęście. Dzieci naszego Króla, módlcie się, na ziemię nakłada się ciemność, ciemność, która nie pochodzi z boskiej ręki. Bądźcie czujni, ludu naszego Króla, komunizm posuwa się naprzód i angażuje się w walkę,
używając sztuk diabła, aby podbić swoje narody, które będą wołać o wolność. Na całej ziemi będą powstawać powstania, dlatego moje niebiańskie legiony pozostaną z wami. Zwróćcie uwagę, sprowokowali oni niedobory, aby wywołać chaos społeczny. Spieszcie się, nie czekajcie na znaki, aby działać, ponieważ wtedy nie będziecie mogli się przygotować. Żyjecie w oczekiwaniu, dlatego wejdźcie w boską miłość, proście o boską ochronę i ochronę naszej Królowej i Matki czasów ostatecznych. Bądźcie zjednoczeni, bądźcie braterscy, zjednoczeni, zjednoczeni. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus rządzi. Ludu Boży, umacniajcie się przyjmując ciało i krew naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, a przy każdej komunii świętej zapraszajcie naszą Królową i Matkę, aby razem z wami przyjmowała swojego boskiego Syna. Nasza Królowa i Matka Nieba i Ziemi chroni was, przynagla was do trwania przy swoim boskim Synu, aby zło nie wzięło was na swoją ofiarę. Jako dzieci Boże, bądźcie uważni na polecenia z nieba. Zwróćcie uwagę na pilną konieczność pomocy dla niektórych waszych braci i sióstr. Jesteście tak blisko globalnego chaosu. Będziecie żałować, że nie byliście posłuszni jak w czasach Noego. Jak podczas budowy wieży Babel. Temu pokoleniu postępu przyjdzie żyć bez tego postępu i powróci do życia bez gospodarki, zapominając o śmierci dużej części ludzkości. Co się dzieje? Zapytacie siebie, gdy uniemożliwi się wam opuszczenie miejsc, w których się znajdujecie. Podróżnicy nie będą mogli wrócić do swoich domów. Pośród bezprawnego globalnego chaosu, elita ukradkiem powstanie, narzucając się ludzkości. Ludzkość stanie się ofiarą własnego postępu, przygotowanego zawczasu na moment, kiedy śnieg pokryje Europę, a w innych krajach będzie zima. Przebudźcie się, dzieci Boże, przebudźcie się. Nawróćcie się, zanim nadejdzie ta chwila. Moje anielskie legiony mają rozkaz chronić wiernych naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz dzieci naszej Królowej i Matki Nieba i Ziemi. Módlcie się, dzieci, módlcie się z niezłomnością, posłuszeństwem, oddaniem i wiarą. Módlcie się za całą ludzkość. Nawróćcie się zanim na ziemię przyjdzie całkowita cisza. Część ludzkości poddaje się duchom nieczystym. Moje legiony mają szczególne zadanie ochrony niewinnych. Kto się boi, powinien się nawrócić i zmienić swoje życie. Nie przynoszę wam strachu, ale apeluję do sumienia ludzkości biorąc pod uwagę to, co się stanie. Nawracajcie się, jednoczcie, przygotowujcie się, podział doprowadzi do chaosu. Ci, którzy błogosławią, są błogosławieni, ci, którzy są nieposłuszni, będą cierpieć, dlatego, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie posłuszne teraz. My chronimy i będziemy chronić was z boskiego polecenia. Bądźcie wierni Trójcy Przenajświętszej, kochające dzieci waszej Królowej i Matki, bądźcie nosicielami dobra wobec bliźnich. Chronimy was w każdej chwili i przed każdą napaścią zła. Z wysoko uniesionym mieczem bronię was, prowadzę was, oświetlam wam drogę, święty Michał Archanioł.